Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Na początek krótka informacja dla fanów podcastu albo po prostu dobrego kryminału. W dniach 17, 18 i 19 września w Poznaniu odbędzie się siódmy już Festiwal Granda. Dlaczego o tym wspominam? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziecie mieć okazję spotkać i mnie. Dzisiejszy odcinek jest o jednym z bardzo ważnych wydarzeń w historii Szwecji. Mimo że ta sprawa miała ogromny wpływ na społeczeństwo, jak się za niedługo przekonacie, niewielu z Was o niej wiedziało. Przypominam również, że na moim Instagramie znajdziecie zdjęcia do każdej przedstawianej przeze mnie sprawy. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do stolicy Szwecji, Sztokholmu, w województwie sztokholmskim, około 810 km po linii prostej na północ od Warszawy. Najsłynniejsza ulica handlowa w centrum Sztokholmu to Drottninggatan. W dosłownym tłumaczeniu to ulica Królowej. Jest to najdłuższy w Sztokholmie deptak. Prowadząca od mostu Riksbrunn przy parlamencie aż do obserwatorium w północnej części miasta, Drottninggatan ma ponad 1,5 kilometra. Według statystyk ulica ta odwiedzana jest przez 75 tysięcy ludzi każdego dnia. Będąc w Sztokholmie, nie da się pominąć Drottninggatan. Odwiedzając chociażby słynny plac Sergiela, zobaczysz przed sobą tłumy ludzi na Drottninggatan. Jest 11 grudnia 2010 roku, sobota. Od 2 tygodni w Sztokholmie temperatura utrzymuje się poniżej zera. W mediach podają, że jest to najchłodniejsza zima od 100 lat. Mimo mrozu nie brakuje jednak turystów w stolicy. Nie przeszkadza to również w weekendowym szaleństwie zakupowym. Tradycyjnie już od początku grudnia w radiu grane są świąteczne piosenki. Rozpoczynają się również przedświąteczne wyprzedaże. Jest godzina 16:40. W centrum Sztokholmu mimo wczesnego zachodu słońca jest mnóstwo ludzi. Dekoracje sklepowe rozświetlają ulice, co daje uczucie, że dzień jeszcze się nie zakończył. Ludzie spacerujący ulicą Drottninggatan szukają ciekawych pomysłów na świąteczne prezenty. Można powiedzieć, że rozpoczęło się świąteczne szaleństwo zakupowe. Godzina 16:48. Ludzie spokojnym tempem przemierzają deptak. W pewnym momencie dochodzi do eksplozji. Wybuch wprawia w osłupienie spacerowiczów. Na rogu ulic Drottninggatan i Olof Palmes Gata wybuchł pożar. Chwilę później okazuje się, że jeden z zaparkowanych tam samochodów stoi w płomieniach. Naturalnie większość przechodzących przez deptak ludzi zastanawia się, co doprowadziło do pożaru. Nie czują jednak większego zagrożenia poza ludzkim instynktem, by oddalić się na bezpieczną odległość. 2 minuty później zaczynają wpływać pierwsze telefony na numer alarmowy. Jeden z samochodów na ulicy Olof Palmes Gata stoi w płomieniach. W głosach zgłaszających nie słychać paniki, bardziej zdziwienie i ciekawość. Jeden z dzwoniących informuje operatora, że co kilka chwil w płonącym samochodzie następują kolejne eksplozje.
Spora grupa ludzi zebrała się wokół samochodu, by z bezpiecznej odległości obserwować przebieg wydarzeń. Ciekawość, jaką wzbudził płonący pojazd, sprawia, że i pierwsi dziennikarze oddelegowani zostają na miejsce. Jak wspomina jeden z nich w dokumencie radiowym Pietrie szwedzkiego radia, płonący samochód nie jest fenomenem. Bardziej fakt, że zdarzyło się to w samym centrum miasta. Fakt ten zapewne sprawi, że zdjęcia pojawią się na pierwszych stronach gazet następnego dnia. Nie wszyscy są jednak zainteresowani pożarem pojazdu. Zamiast tego starają się oddalić z miejsca wybuchu. Wiele osób po prostu ignoruje sprawę, kontynuując swoje zakupy. Do tego czasu centrala numeru alarmowego otrzymała ponad 50 rozmów dotyczących pożaru pojazdu na Olof Palmes Gata. To daje obraz, ile ludzi musiało widzieć zdarzenie. Nie wszyscy bowiem sięgają po telefon w takiej sytuacji. Po kilku minutach na miejsce przybywa straż pożarna. Jest godzina 16:57. 200 metrów na południe od płonącego samochodu w jednej z przecznic Drottninggatan, a dokładniej Bryggargatan, stoi mężczyzna. Nikt jednak nie reaguje, mimo iż wygląda, jakby sikał w miejscu publicznym. Tłumy ludzi spokojnym krokiem kontynuuje swoje zakupy, spacery, spotkania wzdłuż głównego deptaku. W pewnym momencie następuje potężna eksplozja. Chmara dymu rozprzestrzenia się z ulicy Bryggargatan. Następuje panika. Ludzie starają się uciec z miejsca zdarzenia. Potykając się o siebie, biegną w różne strony. Centrala SOS ponownie zostaje zalana telefonami o eksplozji. Jedna z dzwoniących z paniką w głosie stwierdza, że to nie może być przypadek. Dwie eksplozje w tak krótkim czasie. Jest przekonana, że to jeszcze nie koniec. Sprzedawcy w sklepach barykadują się z klientami w środku. Krzyk i wrzaski słychać w całym centrum Sztokholmu. Uciekający nie mają pojęcia, gdzie się kierować. Czy metro jest dobrą alternatywą? Czy może lepiej ukryć się w którymś ze sklepów? Jeszcze przed przyjazdem policji pielęgniarka, która podczas wolnego dnia robiła zakupy na zatłoczonej Drottninggatan, zobaczyła, że w przecznicy, gdzie doszło do wybuchu, leży ktoś na śniegu. Pobiegła, by udzielić pomocy rannemu mężczyźnie. Bardzo szybko zdała sobie jednak sprawę, że nie ma dla niego ratunku. Wybierając numer alarmowy, rozgląda się wokół zmarłego mężczyzny. Przedmioty porozrzucane wokół ciała to elementy elektryczne. Informuje operatora, że dla leżącego na śniegu mężczyzny nie ma ratunku. Najprawdopodobniej wysadził się w powietrze. Pierwszy patrol policji zbliżający się do płonącego samochodu zostaje natychmiast oddelegowany w stronę wybuchu numer 2. Strażacy zdają się mieć kontrolę nad pożarem auta. Na ulicy Drottninggatan zdezorientowani ludzie starają się opuścić okolice. Nie brakuje jednak tych, którzy za wszelką cenę chcą zobaczyć, co się stało. Kilka minut po wybuchu grupka gapiów zaczyna zbierać się z powrotem. Policjanci zostawiają radiowóz na Drottninggatan i podbiegają do rannego. Ich oczom ukazuje się ciało mężczyzny. Podchodząc bliżej widzą, że nie ma żadnych szans na jakąkolwiek pomoc medyczną. Mężczyzna leży na plecach, a jego brzuch jest rozerwany. Jeden z funkcjonariuszy odsyła kilkuosobową grupkę, która odważyła się podejść bliżej. Drugi przykrywa ciało kocem. Leżące wokół ofiary przedmioty to m.in. części ładunków wybuchowych i sprzęt przypominający walkie-talkie. Sytuacja jest poważna.
Nie ma wątpliwości, że doszło do pierwszego w Szwecji samobójczego zamachu bombowego. Do centrum Sztokholmu przybywają kolejne patrole policji. Ich zadaniem jest zabezpieczenie okolicy. Ludzie proszeni są o opuszczenie centrum, a przede wszystkim ich ulic. Oczekiwanie na saperów wydaje się nie mieć końca. Pierwsze zdjęcia, które zrobiono po eksplozji, docierają do prasy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zrobił je Peter Wikström, fotograf Aftonbladet, któremu udało się dostać na jeden z balkonów przy ulicy Bryggargatan. Międzynarodowe media informują o wybuchu bomby w centrum Sztokholmu. Oczy całego świata skierowane są na Szwecję. Po godzinie 19 na miejsce przybywają saperzy. Podczas akcji zostaje użyty jeden z robotów saperskich. W każdym momencie może dojść do kolejnej eksplozji. Porozrzucane wokół ofiary elementy wskazują na to, że niecały ładunek wybuchowy eksplodował. Z pierwszych raportów policji wynika, że podczas ataku zmarła jedna osoba, a dwie zostały lekko ranne. Jedyną ofiarą jest zamachowiec, który bardzo szybko zostaje zidentyfikowany. Informacja ta nie zostaje jednak upubliczniona. Śledztwo w tej sprawie przejmuje SEPO, służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne i kontrwywiad. Jeszcze tego samego wieczoru okazuje się, że samobójca wysłał wiadomość głosową mailowo zarówno do SEPO, jak i agencji prasowej TET na 10 minut przed atakiem. Nagranie było w dwóch językach, szwedzkim i arabskim. Terrorysta zwrócił się do Szwecji i jej mieszkańców. Oto fragment. Tak vare dig Auschwitz och hans målningar av profeten Muhammad s.a.w. och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder, systrar och barn dör. Dzięki Larsowi Wilksowi i jego rysunkach proroka Mahometa i waszym żołnierzom w Afganistanie i waszym milczeniu o tym wszystkim, wasze dzieci, córki, bracia i siostry będą umierać podobnie jak nasi bracia, siostry i dzieci umierają. W dalszej części wiadomości mówi, że państwo islamskie wypełniło to, co obiecało. Terrorysta ponownie również nawiązuje do Larsa Wilksa, nazywając go świnią, oraz do wsparcia, jakiego udziela mu państwo szwedzkie w publikacjach poniżających rysunków Mahometa. W końcowej części nagrania zwrócił się do swojej rodziny, którą przepraszał za wszystkie kłamstwa. Przyznał, że wszystkie podróże na Bliski Wschód nie były dla zarobku. Jeździł tam dla dżihadu. Mała dygresja. Lars Vilks to szwedzki artysta, który w roku 2007 narysował karykaturę psa z głową proroka Mahometa. Rysunki te zbulwersowały muzułmanów nie tylko w Szwecji, ale i na całym świecie. Tradycja muzułmańska nie uznaje wizerunków proroka. Jest to zasada, którą przyjmuje cały świat muzułmański. Lars Vilks otrzymywał liczne pogróżki, kilkakrotnie dokonywano również prób zabójstwa artysty. Za jego głowę Al-Kaida wyznaczyła we wrześniu 2007 roku nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. 12 grudnia, dzień po ataku, nagranie wysłane do SEPO i TET pojawiło się na portalu YouTube. Bardzo szybko policja usunęła je z portalu. Czy oznacza to, że zamachowiec miał pomocnika? Na pierwszych stronach gazet pojawiają się zdjęcia terrorysty leżącego na śniegu i informacja o nagraniu samobójczym. Cytaty z wiadomości do SEPO można przeczytać w porannej prasie.
Nadal jednak nie podaje się do wiadomości publicznej, kim był samobójca w Sztokholmie. Jeszcze tego samego dnia brytyjska policja dokonała przeszukania jednego z domów w miejscowości Luton. Wygląda na to, że zamachowiec ze Sztokholmu mieszkał w szeregowcu w dzielnicy Barry Park. Mieszkańcy są zszokowani i nie mogą uwierzyć, że ich sąsiad dopuścił się ataku w Sztokholmie. Niespokojnie spoglądają na pracę policji. Współpraca szwedzkiego SEPO i brytyjskiej policji jest bardzo bliska. Całe śledztwo na wyspach przejmuje tamtejsza policja. Ustalenie, czy atak był zorganizowany, staje się najwyższym priorytetem. Tymczasem w Szwecji SEPO nie decyduje się podnieść poziomu zagrożenia terrorystycznego, które od października 2010 roku jest na poziomie trzecim w 5-stopniowej skali. Jest 13 grudnia 2010 roku. Działania policji zarówno w Szwecji, jak i w Wielkiej Brytanii są skrupulatnie śledzone przez prasę. Niemożliwym staje się utrzymanie w tajemnicy tożsamości sprawcy samobójczego ataku. O godzinie 12 zorganizowana została konferencja prasowa, na której ujawniona zostaje tożsamość zamachowca. Sprawcą okazuje się być 28-letni Teimur Abdul-Wahab. Szwecja, marzec 1992 roku. 10-letni Teimur Abdul-Wahab przybył do Szwecji z Iraku wraz z rodzicami. W Bagdadzie rodzina Teimura nie narzekała na ekonomię. Wręcz przeciwnie. Mieli bardzo dobrą sytuację finansową. Nie udało mi się jednak dotrzeć do informacji, dlaczego zdecydowali się na przeprowadzkę do Szwecji. W artykule gazety Sydsvenska napisane jest, że przyczyniła się do tego wojna. Sytuacja w Iraku od wielu lat była niestabilna. W latach 80. Saddam Hussein wypowiedział wojnę Iranowi, która trwała niemal 8 lat. Dwa lata później zaatakował Kuwejt. Głównym celem ataku była chęć przejęcia złóż ropy, by w ten sposób móc odwrócić sytuację finansową zadłużonego przez poprzednią wojnę Iraku. Saddam Hussein został jednak pokonany przez koalicję państw pod przywództwem USA. Po tej kapitulacji nastąpiło powstanie w Iraku przeciwko rządom Husseina, które dyktator skutecznie stłumił, a efektem była na nowo wdrożona kampania terroru i inwigilacji społeczeństwa w Iraku. Wiele ludzi zdecydowało się wtedy na ucieczkę. Bardzo możliwe, że właśnie to było powodem, dla którego Teimur przybył do Szwecji. Rodzina Abdul-Wahab osiedliła się w 14-tysięcznej miejscowości Tranås, położonej w województwie Jönköping, 270 km na południowy zachód od Sztokholmu. Teimur rozpoczął szkołę i bardzo szybko nauczył się języka. Był bardzo pozytywnym chłopcem i uwielbiał grać w koszykówkę. W szkole średniej wybrał dość trudny kierunek z naciskiem na fizykę, biologię i chemię. Miał średnie stopnie. Wyróżniał się wiedzą z francuskiego i biologii. Znajomi wspominali go jako tego, który chodził z nimi na imprezy i miał sporo dziewczyn. Jak każdy w tym wieku. W 2001 roku podjął studia w miejscowości Luton, 55 km na północ od Londynu. Osiedlił się w dzielnicy Barry Park, która głównie zamieszkiwana była przez imigrantów. Przez pierwsze miesiące w Luton Teimur nie zmienił stylu życia. 3 lata później ukończył studia na kierunku fizjoterapia sportowa. Jeszcze tego samego roku ożenił się. Jego wybranką została Mona Twani. Teimur podejmował różne kursy, którymi uzupełniał studia.
2007 roku przyjechał z żoną do Szwecji. Przez rok pracował w fabryce, by zapewnić rodzinie dobry byt. Gdy wrócił do Wielkiej Brytanii, kilkakrotnie podróżował na Bliski Wschód. Jak twierdził, jeździł tam dla zarobku. W roku 2007 urodziła mu się pierwsza córka. 2 lata później druga. Wracamy do śledztwa. Na konferencji prasowej oficjalnie potwierdzono również, że zarówno wybuch samochodu na Olof Palmes Gata, jak i eksplozja bomby na Brygger Gotan to dzieło Teimura. Udało się ustalić, że samochód został przez niego zakupiony kilka miesięcy wcześniej. Policja potwierdziła również, że mężczyzna miał na sobie pas bombowy, a w plecaku materiały wybuchowe. SEPO określa sobotni atak jako przestępstwo terrorystyczne. Śledztwo skupia się teraz na ustaleniu, czy terrorysta działał sam, czy miał pomocników. Zidentyfikowanie osoby, która upubliczniła nagranie, staje się ważnym elementem śledztwa. Do Szwecji przybywa 7 ekspertów od ładunków wybuchowych z amerykańskiego FBI, aby pomóc w śledztwie. Ich zadaniem jest dokładne przeanalizowanie tego, z czym szwedzka policja ma do czynienia. Czy ładunki były dziełem eksperta, czy może sam sprawca był w stanie je złożyć? Służby bezpieczeństwa zapewniają społeczeństwo, że nie ma czego się obawiać. Nic nie wskazuje bowiem na to, by planowane były kolejne ataki. W prasie pojawia się również film z jednej z kamer umieszczonych na Drottninggatan, na którym widać moment eksplozji i uciekający z miejsca wybuchu tłum ludzi. Zdjęcia te z pewnością nie uspokajają społeczeństwa. Na ulicach Sztokholmu zwiększa się liczba patrolujących policjantów. 16 grudnia 2010 roku pojawiły się pierwsze raporty z sekcji zwłok terrorysty. Wykonano prześwietlenie, które wykazało, że w organizmie występuje duża ilość fragmentów metali, przy czym największe ich stężenie znajduje się w jamie brzusznej. Potwierdziło to informację, że w momencie detonacji bomba znajdowała się na wysokości pasa. Walkie-talkie znalezione przy ciele Teimura jest również opisywane w mediach. Bardzo możliwe, że terrorysta używał go do komunikacji z kimś, kto mu pomagał. Inna teoria mówi, że była to część zapalnika. Kilka dni później w gazecie Aftonbladet jeden z ekspertów od dźwięku wypowiedział się na temat nagrania wysłanego przez terrorystę. Jego analizy wykazują, że podczas gdy Teimur przemawia, w tle słychać oddech innej osoby. Całe nagranie zostało również edytowane w profesjonalny sposób. Wszystkie dźwięki poniżej 100 Hz zostały usunięte. W artykule gazety Aftonbladet z 23 grudnia czytamy, że Teimur posiadał co najmniej 2 paszporty jednocześnie. Aby ukryć swoje częste podróże na Bliski Wschód, 3-krotnie wyrabiał nowy paszport. Ostatni raz powodem było zagubienie starego. Dzięki temu unikał pytań o ilość stempli z podróży na Bliski Wschód. Ta luka w systemie została już naprawiona. W tamtym czasie jednak nie było możliwości zablokowania starego paszportu. Według Aftonbladet SEPO stoi przed trudnym zadaniem, by prześledzić wszystkie odbyte przez Teimura podróże. Jest styczeń 2011 roku. Śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego trwa i jest objęte tajemnicą. Szczegóły nie wyciekają do prasy, mimo iż zainteresowanie społeczeństwa jest ogromne. Nadal prowadzone są przesłuchania ze świadkami, którzy w dniu ataku znajdowali się na ulicy Drottninggatan.
Z nagrań z kamer wynika, że terrorysta kilkakrotnie chodził między ulicą Brygar Gotan a Drottning Gotan. Świadkowie zeznają, że wykonywał dziwne ruchy rękoma. Według policji planem Teimura było zdetonowanie bomby na Drottning Gotan. Miał jednak problem z uruchomieniem zapalnika, który starał się poprawić w przecznicy ruchliwej ulicy. Trzykrotnie wracał pomiędzy tłumy ludzi na Drottning Gotan, próbując zdetonować ładunki wybuchowe. Przy kolejnym sprawdzaniu, co jest nie tak, doszło do eksplozji. To dlatego atak nie powiódł się, a jedyną śmiertelną ofiarą był sam terrorysta. Jest 2 stycznia 2011 roku. W angielskiej gazecie News of the World zostaje opublikowany wywiad z żoną terrorysty Moną Twani. Kobieta twierdzi, że nie miała pojęcia o planach męża. W ostatnim czasie był bardziej zamknięty w sobie, jednak nie wzbudziło to w niej żadnych podejrzeń. Sama miała wiele zajęć związanych z wychowywaniem dzieci. W wywiadzie mówi również, że absolutnie nie popiera działań swojego męża i obawia się dnia, w którym będzie musiała wyjaśnić swoim dzieciom, że ich ojciec był terrorystą. Kilka dni później udziela ona wywiadu szwedzkiej telewizji TV4. Ponownie zaprzecza, że wiedziała o planach męża i ponownie zaznacza, że nie popiera jego poglądów. Przyznaje jednak, że to ona wrzuciła nagranie Teimura na YouTube. Tłumaczy to faktem, że wielu ludzi pytało ją o przyczynę, a powtarzanie się było bardzo bolesne. Chciałaby on sam wytłumaczył, dlaczego to zrobił. I wanted to know what happened and why he did it and what he said in the message, people, close friends. And I felt it was painful to tell the story over and over again. So naively, I thought people were interested in knowing the truth, why he did it. So I put that up on his YouTube channel, because I intended for a few people to listen to it, but when it became thousands of people listened to them, I decided to take them down from YouTube. And when I did, they were already down, so I was happy about that. Żona Teimura wraz z dziećmi ukrywa się ze względu na liczne pogróżki w jej stronę. W marcu 2011 roku szkocka policja poinformowała, że dokonano zatrzymania 30-letniego mężczyzny powiązanego z samobójczym atakiem w Sztokholmie. Okazał się nim student pielęgniarstwa o nazwisku Al-Khaledi. Przygotowania do oskarżenia mężczyzny trwają. We wrześniu 2011 roku Mona Twani zostaje zatrzymana przez brytyjską policję. Jak poinformowała prasa, kobieta została zatrzymana pod zarzutem pomocy w ataku terrorystycznym. Bardzo szybko zostaje jednak wypuszczona za kaucją. Nadal jednak pozostaje w kręgu podejrzeń. Szwedzka policja kilkakrotnie wyraziła chęć przesłuchania kobiety. Brytyjskie prawo zezwala jej jednak na odmowę, co sprawia, że nie udaje się jej przesłuchać. W listopadzie 2011 roku w Glasgow przed sądem stanął zatrzymany student pielęgniarstwa. Okazuje się, że jego tożsamość była nieprawdziwa. Tak naprawdę nazywa się Nasreddin Emeni. Ustalono, że posługiwał się 7 fałszywymi nazwiskami. Mężczyzna został oskarżony o bezpośredni udział w zamachu terrorystycznym w Sztokholmie w grudniu 2010 roku. Według aktu oskarżenia wykorzystał on co najmniej 7 fałszywych tożsamości, aby wyłudzić różnego rodzaju dotacje, którymi sfinansował działania Teimura Abdul-Wahaba.
Prokuratura udowodniła, że Manny kilkakrotnie odwiedził Tejmura w jego domu w Luton. Wykazano, że mężczyźni znali się od 8 lat, w ciągu których mieli stały kontakt poprzez liczne rozmowy telefoniczne, SMS-y, maile i konwersacje na czatach. W telefonie oskarżonego odnaleziono zdjęcia rodziny Tejmura. Udowodniono, że Manny za pomocą jednego z fałszywych nazwisk wysłał ponad 66 tysięcy koron na konto Abdul Wahaba, z których ten płacił swoje terrorystyczne działania. Prokuratura zaznaczyła, że przelewów było zapewne dużo więcej. Dowiedziono również, że w dniu zamachu Tejmur Abdul Wahab kilkakrotnie próbował dodzwonić się do oskarżonego. Podczas tego procesu wyciekło sporo nowych informacji. Okazało się, że elementy, które użyte zostały w utworzeniu ładunków wybuchowych, Tejmur zakupił zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Szwecji. Na jego żonę zamówione zostały prasy pyłkowe do kwiatów. Zostały one użyte w konstrukcji bomb rurowych, które miał na sobie Tejmur Abdul Wahab. Na światło dzienne wychodzi również informacja o tym, że w białym Audi, które stanęło w płomieniach tuż przed wybuchem samobójczym, znajdowała się bomba, która nie wypaliła. Podczas rozprawy zeznawała również żona Tejmura. Została ona później oczyszczona z podejrzeń o pomoc w ataku. Sąd w Glasgow skazał oskarżonego za finansowanie działań terrorystycznych oraz fałszerstwo na 7 lat pozbawienia wolności. To, czego nie udało się udowodnić, to bezpośrednia pomoc w planowaniu ataku terrorystycznego w Sztokholmie. Po procesie w Glasgow zawrzało w szwedzkiej prasie. Na nowo rozpisywano się o ataku i szczegółach, które do tej pory były utajnione. Szwedzkie SEPO nie komentowało wydarzeń w Glasgow, tłumacząc to dobrem śledztwa, które nadal trwało. Lata mijają, a spekulacji nie ma końca. Wydarzenia z 11 grudnia 2010 roku co jakiś czas przypominane są w prasie. Można jednak powiedzieć, że z każdym rokiem zyskują coraz mniej atencji. Przyczynia się do tego mała ilość informacji, jaka wycieka ze śledztwa, a co za tym idzie brak potwierdzenia krążących teorii i plotek. Jedna z ważniejszych informacji, która pojawiła się w mediach między latami 2011 a 2014, dotyczyła ładunków wybuchowych. Gazeta Svenska Dagbladet dotarła do raportu ekspertów z FBI, którzy pomagali w rozpoznaniu bomb. Według nich ładunki wybuchowe, które miał ze sobą terrorysta, wcale nie były zbudowane w domu. Konstrukcja była zaawansowana, a wstępne analizy potwierdzają, że gdyby wszystkie ładunki eksplodowały według planu, zginęłoby co najmniej 40 osób. Jest 22 października 2014 roku. Na oficjalnej konferencji prasowej prokuratura oświadczyła, że śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego zostaje umorzone. Głównym powodem jest fakt, że sprawca nie żyje, a możliwość, że ktoś w Szwecji mu pomagał, została wykluczona. Przeprowadzono ponad 1600 przesłuchań w tej sprawie. Współpraca między Szwecją, Scotland Yard, Wielką Brytanią i Irakiem była bardzo bliska. Podczas śledztwa nie udało się potwierdzić informacji o szkoleniu, które Tejmur Abdul Wahab miałby przejść w Syrii i w Iraku. Wiadomo jednak, że odbył kilka podróży na Bliski Wschód. W podsumowaniu stwierdzono, że Tejmur Abdul Wahab otrzymywał pomoc finansową, jednak jego działania w Szwecji prowadzone były na własną rękę. Prokuratura przyznaje, że jednym z dowodów potwierdzających tą teorię jest odnaleziony w domu terrorysty magazyn propagandowy dla wojujących islamistów,
którym umieszczono instrukcję, jak zrobić bombę w domu w kuchni twojej mamy. W owym czasopiśmie wspomniano również o szwedzkim artyście Wilksie, o którym wspomniał Teimur w swojej wiadomości do SEPO. Jako powód radykalizacji Teimura prokuratura podaje wojnę w Iraku, która rozpoczęła się w 2003 roku. Na konferencji przyznano również, że przeprowadzenie przesłuchań z żoną i znajomymi Teimura, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, było niemożliwe. Ze względu na to, że nie będzie procesu w tej sprawie, śledztwo pozostaje utajnione, a akta nie będą upublicznione. Zamknięcie śledztwa nie wyjaśnia jednak, dlaczego Teimur Abdulwahab dokonał samobójczego zamachu w centrum Sztokholmu. Spróbujmy przyjrzeć się zmianie, jaką przebył Teimur. Z ambitnego chłopca, który wybiera trudniejszy kierunek w liceum, zmienia się w terrorystę próbującego wysadzić ludzi w centrum Sztokholmu. W latach 90. miał miejsce ogromny kryzys finansowy w krajach nordyckich. Szwecja pogrążyła się w recesji, co doprowadziło m.in. do drastycznego wzrostu bezrobocia. Wiele firm ogłosiło upadłość. Sytuacja ekonomiczna w państwie spowodowała, że wiele zasiłków zostało zmniejszonych, m.in. zasiłek rodzinny. Wojna na Bałkanach i rozpad dawnej Jugosławii sprawił, że Europę zalała fala uchodźców szukających schronienia. Do Szwecji przybyło wtedy ponad 82 tysiące ludzi. W tym samym czasie nowo powstała partia polityczna Ny Demokrati w swoim programie obiecywała m.in. obniżenie podatków i zmniejszenie imigracji. Według nich kryzys ekonomiczny był powiązany z napływem uchodźców do kraju. Poparcie, jakie uzyskała, pozwoliło jej później wejść do parlamentu. Rosnące niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej sprawiło, że zaczęto szukać winy i doszukiwano się błędów systemu i rządów państwa. Powstałe osiedla dla uchodźców były poddawane ostrej krytyce. Główną przyczyną był długi proces integracji do warunków szwedzkich. To sprawiło, że były one uznawane za pasywne i kosztowne. W roku 1990 doszczętnie spłonęło 36 placówek, w których tymczasowo mieszkali uchodźcy przybywający do Szwecji. Przestępstwa na tle rasowym nasilały się. W Tranås, gdzie dorastał Teimur, również odczuwane było niezadowolenie. Wielu imigrantów, którzy osiedlili się na nowo powstałym osiedlu, było narażonych na docinki i komentarze. Teimur nie miał jednak większych problemów z integracją. Miał wielu szwedzkich przyjaciół i radził sobie z docinkami. Nie wykazywał większego zainteresowania polityką czy religią. Według szwedzkiej policji Teimur Abdulwahab zradykalizował się w Wielkiej Brytanii. W 2001 roku Teimur zaczął studia w Luton, na północ od Londynu. Miasto to znane jest głównie z lotniska i świetnego połączenia ze stolicą. Liczba mieszkańców Luton w roku 2001 to niemal 200 tysięcy. 1/4 z nich to muzułmanie. Dzielnica Berry Park, gdzie osiedlił się Teimur, zamieszkała była w większości przez imigrantów. Jeszcze tego samego roku w USA doszło do zamachu terrorystycznego. Każdy z nas zapewne pamięta upadek dwóch wież World Trade Center. Organizacja terrorystyczna Al-Kaida przyznała, że są odpowiedzialni za ataki. 2 lata później Ameryka zaatakowała Irak. Te wydarzenia zapewne miały wpływ na późniejsze działania Teimura. Szwedzka policja twierdzi, że właśnie teraz Teimur zaczyna zmieniać swoje poglądy i wykazuje coraz większe zainteresowanie religią i polityką. W 2003 roku Teimur żeni się z Moną. W reportażu TV4 wspomniano, że podczas wesela
kobiety i mężczyźni byli oddzieleni, a wybranka Teimura miała typowe dla wiary muzułmańskiej nakrycie głowy. To pierwsze sygnały, które wskazują na to, że Teimur zaczyna praktykować wiarę muzułmańską. Do tej pory nie wykazywał zainteresowania religią. W roku 2006 doszło do incydentu w meczecie, do którego uczęszczał Teimur. W dokumencie radiowym Pietrie szwedzkiego radia jeden z imamów opowiada, że podczas Ramadanu, gdy meczet odwiedzało nawet do 150 ludzi, Abdul Wahab zaczepiał młodych mężczyzn, by rozmawiać z nimi o wojnie i rewolucji w imię islamu. Jego radykalne poglądy nie były mile widziane w meczecie. Po modlitwie podczas swojego przemówienia imam wyraźnie zaznaczył, że w świątyni nie ma miejsca dla ludzi o poglądach radykalnych. Po tym wydarzeniu Teimur już nigdy się tam nie pojawił. W 2008 roku wyciekł raport brytyjskiej służby bezpieczeństwa MI5. W raporcie zidentyfikowano Luton jako miejsce, w którym kryją się tzw. znaczące sieci ekstremistów. Powiązania z tym miastem miał nie tylko Teimur Abdul Wahab. Zamachowcy, którzy 7 lipca 2005 roku dokonali ataków w londyńskim metrze, również wyruszyli z Luton. Nagranie CCTV z tamtejszej stacji kolejowej z godziny 7:21 wyraźnie ukazuje 4 terrorystów zmierzających w stronę wejścia. Wiadomo również, że w roku 2004 aresztowano kilku podejrzanych mieszkających w Luton, którzy planowali ataki w Wielkiej Brytanii. 19 listopada 2010 roku Teimur Abdul Wahab przyjechał do Szwecji, by odwiedzić swoich rodziców. Żonie powiedział m.in., że jedzie świętować urodziny swojego ojca. Kilka tygodni później zakupił białe Audi Avant. W jednej z lokalnych firm lakierniczych nabył proszek aluminiowy, a w sklepie budowlanym zaopatrzył się w śruby i gwoździe. Wiadomo, że mieszkanie rodziców w Tranwas opuścił o godzinie 11:30 11 grudnia 2010 roku. Z mieszkania nie zabrał nic poza kluczykami od samochodu. O godzinie 12:10 ruszył w stronę Sztokholmu. Do dziś nie ustalono, co robił przez te 40 minut. Za kwadrans druga zatrzymuje się na stacji benzynowej w Herbieta, około 180 km od Sztokholmu. Najprawdopodobniej już wtedy ma na sobie ładunki wybuchowe. Na nagraniu z monitoringu widać wyraźnie zgrubienie pod kurtką Teimura. Z jego GPS-a odczytano, że w Sztokholmie zabłądził, co opóźniło go o około 45 minut. O 16:15 parkuje przy ulicy Olof Palmes Gata. Za pomocą komputera wysyła wiadomość głosową do SEPO, agencji prasowej TET oraz do swojej żony. Około godziny 16:45 opuszcza samochód i spokojnie od niego odchodzi. Po chwili następuje eksplozja. Teimur idzie teraz ulicą Drottninggatan, gdzie kilka minut później stara się uruchomić bombę. Ustalono, że miał na sobie 13 kg ładunków wybuchowych. Z przodu 4 kg, z tyłu w plecaku pozostałe 9. Na jednym z nagrań widać, jak schodzi w przecznicę Drottninggatan. Według świadków stał przy fasadzie i wyglądał, jakby oddawał mocz. Najprawdopodobniej próbował on poprawić zapalnik. Po chwili wraca na główny deptak. Staje po środku i stara się uruchomić bombę. Ponownie wraca na Bryggargatan. Kilka minut później podejmuje kolejną próbę wysadzenia się w powietrze na Drottninggatan. I tym razem coś jest nie tak. Zaledwie kilka sekund po tym, jak jeszcze raz wchodzi w ulicę Bryggargatan, następuje eksplozja.
Nie wszystko, co miał na sobie, działało jak należy. Gdyby wszystkie ładunki eksplodowały według planu, siła wybuchu byłaby znacznie potężniejsza. Według specjalistów z FBI tego dnia zginęłoby co najmniej 40 osób. Jeśli wierzyć szwedzkiej prokuraturze, Teimur Abdul-Wahab dokonał ataku sam. Z tego, co udało się ustalić, nie posiadał pomocnika w Szwecji, a wszystkich zakupów materiałów potrzebnych mu do wykonania bomby dokonywał osobiście. Ta sprawa jest częścią kryminalnej historii Szwecji i grzechem byłoby nie opowiedzieć wam o niej. Cały odcinek powstał na bazie różnych dokumentów telewizyjnych i radiowych oraz artykułów z portali internetowych. To, czego brakuje mi najbardziej, to dostęp do akt. Jak już wcześniej wspominałam, nie zostały upublicznione ze względu na to, że nikt nie został oskarżony o ten czyn. Zdradzę wam jednak, że w następnym odcinku akta mamy i to całkiem spory plik. Jak zawsze staram się być neutralna w swojej opowieści. To wy macie wytworzyć sobie obraz sytuacji i dokonać własnej interpretacji. Jako że temat dzisiejszego odcinka jest kontrowersyjny, proszę was o zachowanie rozwagi w komentarzach. Małe wyjaśnienie. Pytacie mnie, dlaczego używam pojęcia województwo w moich odcinkach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Podział administracyjny porównuje do polskiego. Dzięki temu łatwiej nam się zorientować. Wiele osób używa takiego właśnie pojęcia. Poprawna nazwa to län, na przykład w dzisiejszym odcinku Stockholms län. Län można przetłumaczyć jako region terytorialny. Ogromne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Rafał, Magdalena, Asaselo, Joanna, Marta, Kacper, Emcio, Małgorzata, Paweł, Weronika, Adam, Michał, Karolina, Paulina, Miłosz, Adrianna, Maria, Łukasz, Sebastian, Ewa, Rings of Saturn, Wanda, Aleksandra, Wielebny, Krzysztof, Maciek, Marcin, Paulina, Maja, Monika oraz Katarzyna. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi tworzyć ten podcast poprzez subskrypcje i komentarze.